Hej dzieciaki, cześć, witajcie na kanale Kocham Zabawki. I jak widzicie, ja jestem trupiarz. Niedługo zbliża się moje święto Halloween. No i muszę przygotować jakieś pyszne przekąski dla moich przyjaciół trupiarzy. A jeden z nich ma nawet urodziny. Chyba mu przygotuję jakiś pyszny torcik. Jeśli jesteście ciekawi, jak ten torcik mi wyjdzie, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Jak widzicie, mam tutaj dużo różnych gadżetów. Tu mam rękawice, abym się nie poparzył. Następnie mam tutaj jakieś smakołyki, które mogę położyć na torcik. Wyglądają przepysznie. No i świeczuszki. Ciekawe, ile mój znajomy ma lat. Nie mam pojęcia. Położę może kilka. Chyba, że ma jeden roczek. No to wystarczy, że położę o jedyneczkę tutaj. Następnie ten pyszny torcik, ale trzeba go jeszcze oblać lukrem. No i ozdobić i w ogóle czeka mnie jeszcze mnóstwo pracy. Na samym początku może poprzestawiam troszeczkę te kawałeczki. Nie podoba mi się takie ułożenie. O, niech ten pójdzie tutaj, a ten tutaj. Ha, widzicie, bo to taka magia. Tutaj są takie specjalne rzepy i dzięki nim możemy rozłączyć nasz torcik i z powrotem połączyć ze sobą. Ha, widzicie, jaka magia? Super, co? I jest gotowy torcik. Musiałbym się jeszcze zastanowić, jakie bym chciał smakołyki na moim torcie. Niech ja popatrzę, co tutaj jest. Jest truskaweczka w czekoladzie. Wygląda przepysznie. Są cukierki, jakieś żółte, niebieskie, dużo różności. Ale to wszystko jest takie słodkie i ładne, a przecież to jest Halloween. Wiem, dodam coś ekstra od siebie. Haha, zaraz zobaczycie, co to będzie. O, super ekstra smaczne pijanki. Straszne są, prawda? Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A tutaj jest na przykład duszek. No na pewno te pianki będą moim przyjaciołom smakowały. No dobrze, no to pyszne pianki są. To może je teraz rozłożę. Jedna będzie tutaj, druga tutaj. O, tak. Jak Wam się podoba to rozłożenie moich pianek? Bo mi bardzo. No dobra, no mogę jeszcze jakieś smakołyki dać. Stąd niech będzie. Może dodam jeszcze o tutaj jedno. Może tę truskaweczkę, ha, ale te straszne i tak wygrywają, są najlepsze, najlepsiejsze. No okej, to teraz muszę się zastanowić, ile świeczek włożyć, niech ja pomyślę. Ile mój kolega kończy lat? Ile tutaj mamy w ogóle miejsca na świeczek? Raz, dwa, ojeju, odczep się! Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, to za mało, mój kolega kończy 1000 lat. Dobra, 1000 świeczek nie mam, w takim razie włożę tutaj o do góry tutaj o tą pokrywkę i będzie miał jedną świeczkę i to oznacza, że kończy 1000 lat. No niech będzie, na pewno się ucieszy przecież. Danie prawie gotowe, ale jeszcze muszę wstawić je do piekarnika. Przecież muszę upiec to ciasto, nie może być surowe. Więc za momencik wracam z pyszniutkim wypieczonym ciastem. O, hej kolego, a co tutaj są za hałasy? W ogóle nie można spać. Halloween jeszcze nie ma, a ja chcę się wyspać przed naszym dniem. Ha, kto mnie budzi? Ta, kto śmie mnie budzić? Teraz nie ma tego śmiałka, który chce mnie budzić. Co? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Cześć, to ja jestem. No dobra, przyznaję się, to ja Ciebie obudziłem. Hej, ale robię tort dla naszych, wiesz? Jak wszyscy wstaną, to zrobimy sobie imprezkę, no i będziemy jedli pyszny tort. Ty, ile nasz ziomek będzie kończył lat? Nie wiem, chyba z 2 miliony lat. O Jezu, a ja myślałam, że 1000 i dałem mu jedną świeczkę na tort, wiesz? O, to niedobrze, może się pogniewać, że nie znasz jego wieku. He, to nic, dobra, niech będzie. Coś wymyślimy, okej? Okay? Dobra, czekaj, muszę pędzić, bo mi ciasto zaraz się spali. No, to na razie, nie? Pa, pa. Och, te kościotrupy. A, i mój torcik się wypiekł, jest znakomity. Za chwileczkę posmakuję jeden kawałek i się okaże, jaki on jest pyszniutki, ho, ho. Idę wtedy po noży, poczekajcie chwilę na mnie i proszę bardzo, przetniemy tu i tu i tu. Dobra, ha, nie, wezmę z wierzchu tylko tę piankę, nie chcę całego kawałka. No, ciekawe, czy będzie dobry. Tak jak myślałem, muszę Wam powiedzieć, że jest znakomity. A ten torcik jest wyśmienity, więc wszystkim moim kumplom będzie smakował. Już się nie mogę doczekać tej imprezki. Ha, wszyscy zielenieją, jak zobaczą, jakie pyszności dla nich przygotowałem. Dobra, kochani, ja już więcej nie mam czasu. Uszykowałem torcik pyszny, no to muszę pędzić, nie? Muszę jeszcze wypocząć przed Halloween. Ale zapraszam Was, abyście zasubskrybowali kanał Kocham Zabawki, dali like,
lajka, no i dodawali komentarze. Wpiszcie, czy Wy również uwielbiacie robić jakieś pyszne torciki? Ha! A może zrobicie jakąś dobrą babeczkę na Halloween? Koniecznie napiszcie to w komentarzach, a ja Was pozdrawiam, pa pa!